dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przybliżyć trochę tematykę kitesurfingu i dlatego odpowiem na wszystkie nurtujące Was pytania, czyli na przykład, czy to jest sport dla mnie, czy mogę mieć nadwagę, a nadal uprawiać kitesurfing i tak naprawdę czym to się wszystko je. Opowiem trochę o sprzęcie, opowiem też o tym, czego nie powinniście robić, żeby sobie na sam koniec dnia nie zrobić krzywdy. Zapraszam. W kitesurfingu jest takie pojęcie zwane potocznie caddim, czyli to jest właśnie człowiek, który nosi Wam sprzęt, który pompuje ten sprzęt, a tak naprawdę wzięło się to z golfa, bo to tam macie gościa, który wyciąga Wam kije, podaje ten, który potrzebujecie w danym momencie. W kitesurfingu to tylko pojęcie, z którego korzysta się w ramach na przykład lądowania latawca czy startowania. Rzuciłem swoją pracę, swoje biznesy po to, żeby zostać Wiktora Kedim. To było moje marzenie, naprawdę. Twój syn to będzie oglądał. Tak, on będzie to na pewno oglądał. Jest wiernym fanem Wiktora i cóż poradzić, no. Teraz Wam pokażę, jak rozwija się latawiec. Pompowałem i muszę Wam powiedzieć uczciwie, że teraz się zgrzałem, ale to jest dobra rozgrzewka, bo zanim wejdziecie na wodę, to nikomu się nigdy nie chce rozgrzewać, a to jest bardzo istotne. To jest bar, drążek sterujący. I teraz najważniejsza rzecz, zobaczcie. On ma kolory nie przez przypadek. Czerwony kolor odpowiada za lewą stronę baru, czyli tak jak serce, tak? Michał, gdzie jest serce? Po lewej stronie, dokładnie. Być może, mówią, że serce jest na środku, jest takie wielkie, a Michał ma tak duże, że po prostu wszystkich kocha. Bardzo dużo. Natomiast tutaj ma to znaczenie, bo jak się pomylicie, nagle Wam odwróci na przykład ten bar w powietrzu, to żebyście wiedzieli, że lewa ręka łapie tam, gdzie serce. Prosta zasada. A to jest chicken loop, czyli pod to podpinacie hak, żeby on się trzymał w miejscu, on tutaj szarpie. Dobra, tutaj zobaczcie, tu znajdują się linki. Strapes to ten pas, który zapinacie wokół siebie, a to powoduje, że możecie podpiąć sobie bar i latawiec Wam nie odleci, nie musicie mieć silnych rąk. Oczywiście wiadomo, bicepsy tu urosły, no bo zająłem się tym zawodowo, ale prawda jest taka, że możecie mieć grube, chude rączki, to nie ma żadnego znaczenia. Ważne, żebyście dobrze się podpięli. I teraz mój caddy Michał założy trapez. Pokaż, jak wygląda ten pas bokserski. W tym miejscu macie hak. I to właśnie pod ten hak podłączacie sobie latawiec. Przytyło się. Jednak je się frytki na tym helu. Bigos. No, się je. Bigos i kebaby. Ale mamy wakacje. To jest kitesurfing. To jest kitesurfing. A to, co widzicie tutaj za mną, te takie trójkąciki, to windsurfing. Czyli podstawowa różnica jest taka, że oni nie latają, oni są podpięci, mogą stać na dużej desce i nawet w taki dzień, kiedy nie wieje, jak dzisiaj, są w stanie pływać. Nie żeby windsurfing był lepszy, ale oczywiście też robię obozy windsurfingowe. Taka mała reklama. Borsuk Camps, to jest ten moment. Borsuk Camp, Borsuk Camp, Borsuk Camp. Jak powtórzę to 3 razy, to na pewno dobrze Wam to zapadnie w głowę i przyjedziecie spróbować swoich sił ze sportami wodnymi. To jest bar. Michał podpina go bardzo delikatnie i subtelnie pod trapez. Dokładnie tutaj macie tak zwanego, brzydko mówiąc, donkey dicka. Donkey dick powoduje, że zobaczcie, jak wsadzimy go, to nie spadnie nam tutaj ten chicken loop, czyli to pętelka. O, bardzo ładnie. No Michał, ty to potrafisz demonstrować, nie? Jak w dwie ręce złapiesz, to jak to mówią, niewiele cię zatrzyma. Pytanie, które wszyscy chcą sobie zadać. Czy kitesurfing jest bezpieczny? I zobaczcie, w sytuacji kryzysowej, kiedy naprawdę nie wiecie, co się dzieje, zaczyna was ciągnąć, trochę się boicie, wystarczą tak naprawdę tutaj te paluszki tam z tym zegarkiem, które łapią za ten czerwony system bezpieczeństwa i co robią? Z lekką siłą wywalają cały bar do przodu. To też powoduje, że nasz Michał jest już bezpieczny. Dlatego, że latawiec odlatuje, jedna linka wyciąga go, to powoduje, że on przestaje was ciągnąć. A szczęśliwy Michał jak wygląda? Chciałbym wam pokazać deskę. Deska ma mniej więcej długość 140 cm i tutaj to, co widzicie dokładnie, to są footstrapy i to właśnie trzyma wam stopę. Zobaczcie, jak wsadzicie sobie nogę, voila, to ona wam już nie spadnie z nóg. Chciałem wam pokazać pianki. Pianki to coś, co zakładacie na siebie, żeby nie było wam zimno. Bardzo ważne w kitesurfingu, szczególnie na początku, jest bezpieczeństwo i dlatego mamy kamizelki. A dlaczego one mają taki jaskrawy kolor? Bo jak wpadniecie do wody, na głębokiej wodzie i pozbędziecie się całego sprzętu, to tylko dzięki tej kamizelce będzie można was znaleźć i ratownicy
SOR-u wypatrzą Was nawet burzową noc, jeżeli oczywiście postanowicie nocować daleko od brzegu. Jak chcecie uprawiać ten sport zawodowo i na przykład robić tak głupie rzeczy jak ja, jak skakać nad betonowym murkiem, albo podpinać się pod motorówkę i wylatywać na wysokość 30 metrów do góry, albo co jeszcze głupsze, podpinać się pod auto i lecieć na 70 metrów do góry, to nie, to nie jest bezpieczne. To jest sport dla mnie. Tak, to jest sport dla każdego z Was. Tu nie ma znaczenia, czy ważycie 100 kilo, czy macie nadwagę, czy jesteście właściwie nastolatkiem, albo nawet dzieckiem, które ma 10 lat. To jest sport od 10 roku życia, minimum to 35 kilo, a górnej granicy nie ma. Mój najstarszy kursant miał 75 lat, pływa, kocha ten sport i powinniście go spróbować. Tak? Pokażcie się w tych kaskach. No i co dziewczyny, to jest vlog i ja opowiadam dzisiaj o kitesurfingu. Tak. To jest łatwy sport? Powiedzmy. No to powiedzmy, to tak czy nie? Trudne jest chyba pierwsze zapanowanie nad latawcem. Tak. To będzie trudne i początki. Pierwsze wejścia na deskę są najtrudniejsze. Pierwsze starty. Tak. Pierwsze starty. Czy muszę umieć pływać? Powiem tak, tutaj jak widzicie ten akwen za mną, to jest tylko płytka woda i nie musicie umieć pływać, żeby spróbować kitesurfingu. Natomiast dobrze by było, żebyście mieli jakieś podstawy, bo kamizelka Wam pomoże, ale żebyście czuli się bezpiecznie, dobrze nauczyć się chociaż tą żabką pomachać chwilę. Jak to jest z tym kitesurfingiem? To łatwe czy nie? No zależy, jak ktoś chce, no to może być bardzo łatwe, ale dla bardziej opornych, no może być czasami problematyczne. Co znaczy problematyczne? Czy to jest różnica między tygodniem nauki, a 3 tygodniami? Czy tygodnie ma na przykład... nie wiem, 2 miesiącami. No tak jak powiedziałem, zależy. Niektórzy są trochę oporni, niektórzy są bardzo oporni, nie? Także znam też takiego gościa, który długo się uczył, ale na przykład znam też osobę, która po 4 godzinach już zaczęła pływać, więc to wszystko jest w głowie, pamiętajcie. Wszystko w głowie. Czy może wyrwać mnie w powietrze? I to jest pytanie, które najczęściej zadają mi osoby postronne, które nie mają nic wspólnego z kitesurfingiem. I odpowiem tak. Tak, może Was wyrwać na wysokość 2 metrów, może 3 metrów w dal, ale jest to woda i nic Wam się nie stanie. W najgorszym wypadku, jeżeli naprawdę, naprawdę mielibyście jakieś niefarta, no to możecie się troszeczkę obić, albo opić wody. Ale prawda jest taka, że w 2 sekundy pozbywacie się sprzętu i nic Wam się tak naprawdę nie dzieje. Jak się pozbyć tego cholerstwa? Bardzo prosty sposób. Korzystamy z tych 2 paluszków, łapiemy ten czerwony element na barze, wypinamy go i pozbywamy się latawca. On w tym momencie po prostu nic nam już więcej nie zrobi. A teraz najważniejsze pytanie. Czy kitesurfing przyciąga dziewczyny? Oczywiście. Ale to nie jest moja dziewczyna, to jest dziewczyna mojego Kediego Michała. Widzicie, wystarczy tylko chodzić z deską po plaży, trochę pompować latawiec, a już jesteście w stanie poderwać najpiękniejsze dziewczyny. Czy wolno sikać w piankę? Dobre pytanie, jak miałem lat kilkanaście, to niestety tą zasadę łamałem, ale absolutnie nie sikajcie w pianki. I nigdy nie sikajcie w pianki, które są pożyczone. Pianka zaczyna śmierdzieć, po drugie, nie chcecie zakładać takiej pianki po kimś, po trzecie, nie sikajcie w piankę. Czy potrzebujecie instruktora na początku swojej przygody z kitesurfingiem? To odpowiedź jest bardzo prosta. Tak, potrzebujecie. I to nie jest żart. Oczywiście widziałem takich geniuszy, którzy otwierali sobie książkę i uczyli się kitesurfingu z książki. Nigdy, przenigdy w życiu, proszę Was, tego nie róbcie, bo stwarzacie zagrożenie dla innych, a przede wszystkim dla siebie. Weźcie tego instruktora, niestety trzeba wydać te parę groszy. U mnie cały obóz kosztuje 1290 zł tygodniowy, w którym naprawdę poznacie wszystkie podstawy i nigdy sobie krzywdy nie zrobicie na tym kajcie. Ile to wszystko kosztuje? Słuchajcie, to jest trochę jak z autami, możecie wydać każde pieniądze świata. Ale też możecie pokombinować i kupić wszystko taniej. Mój kolega zrobił kiedyś challenge i wszystko kupił za 3000 zł, czyli bar, trapez, latawiec, deskę i piankę. Ale pianka to pewnie taka, w której ktoś sikał. Borsuk, gdzie ten odcinek? Borsuk, co z tym vlogiem? Wiktor, czekamy na odcinek. Bardzo Wam jeszcze raz za to dziękuję, bo to Wy motywujecie mnie do działań. Ja dzisiaj przetrwałem swój kryzys twórczy i specjalnie dla Was przygotowałem ten odcinek o kitesurfingu, żebyście wiedzieli coś więcej o tym, czym się zajmuję. I właśnie dlatego uważam, że zasłużyłem na subskrypcję
oraz ten dzwoneczek, który powiadomi Was o kolejnych odcinkach. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!